Witam Was w kolejnym, tym razem dość krótkim filmiku, w którym przedstawię, jak przygotować topnik kaloforniowy. Topniki są substancjami, które pomagają nam w lutowaniu, usuwają tlenki oraz ułatwiają topienie się spoiwa. Powszechnie używanym rodzajem jest topnik kaloforniowy, oznaczany literą R od angielskiego słowa rosin, czyli kalafonia. Ma niską aktywność, jednak jest tani i nie wymaga czyszczenia po zastosowaniu. Do wykonania topnika potrzebny nam będzie alkohol izopropylowy, czyli IPA, lub alkohol etylowy, najlepiej 95%. Poza tym kalafonia oraz coś do jej skruszenia. Ja używam moździerza, natomiast Wy możecie użyć również młotka czy czegokolwiek ciężkiego, byle niezbyt wartościowego, więc telewizor raczej odpada. Pomocna może być też wytrzymała torebka foliowa. Pierwszym krokiem jest przesypanie kalafonii do torebki foliowej. Nie musicie tego robić, ale ułatwi to pracę i zmniejszy bałagan. Następnie należy kalafonię bardzo dokładnie pokruszyć, tak aby uzyskać drobny pył, ponieważ jakiekolwiek większe kawałki będą się bardzo długo rozpuszczać. Przygotowany proszek wsypujemy do alkoholu. Teraz bardzo dokładnie mieszamy, aż większość kalafonii rozpuści się. Nasz topnik jest już gotowy. Możemy go teraz wykorzystać na przykład do pomalowania płytki drukowanej w celu ułatwienia lutowania, a jednocześnie zabezpieczenia powierzchni miedzi przed utlenianiem. Ja na przykład na każdą płytkę PCB po jej wytrawieniu nanoszę właśnie topnik kalafoniowy. Jak widzicie, po wyschnięciu powierzchnia jest jednorodna i błyszcząca. Teraz sprawdzimy, jaka jest oporność naszej warstwy. Okazuje się, że bardzo duża. To dobrze, bo nie musimy się obawiać, że topnik spowoduje nam zwarcie w układzie. Nawet sam roztwór alkoholu i kalafonii wykazuje bardzo dużą oporność, rzędu megaohmów na centymetr. Na koniec przygotowany topnik należy umieścić w szczelnie zamkniętym pojemniku. Topniki bardzo ułatwiają lutowanie elementów, szczególnie układów SMD. Można ich także użyć podczas rozlutowywania, czy też jak to pokazaliśmy, do zabezpieczenia płytki PCB. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. A jak Wam się spodobał filmik, zasubskrybujcie nasz kanał.